Siemano, tu Phoenix, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Skyrim na modach. W poprzednim odcinku wyruszyliśmy sobie z Ivarstedt do Wysokiego Hrodgaru. Mieliśmy przy okazji dostarczyć zapasy od Klimeka do tej skrzynki. I teraz wchodzimy do Wysokiego Hrodgaru i zobaczymy, jak się dalej potoczy misja. Zobaczymy, czy naprawdę posiadasz dar. Pokaż nam, smocze dziecię. Zasmakujmy twego głosu. Nieugięta siła? Spoko, no problem. Rallying force. Fus! Uderz raz mocą. Smocze dziecię, to naprawdę ty. Witaj na wysokim Hrodgarze. Jestem mistrz Arngeir. Mówię w imieniu Siłobrody. Powiedz, smocze dziecię, dlaczego tu przybywasz? Jesteśmy tu, by wspomóc cię w drodze do celu, tak samo jak Siłobrodzi prowadzili dzieci smoczej krwi przed tobą. Nie jesteś pierwszym z nich. Było wiele dzieci smoczej krwi, od kiedy Akatosz zesłał swój dar śmiertelnikom. Czy jesteś jedynym smoczym dziecięciem tej ery? Nie dla nas to wiedza. Jesteś jedynym dziecięciem, które do tej pory przed nami ujawniono. Tylko tyle mogę powiedzieć. Udało ci się pokazać, iż naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Masz wrodzony dar. Lecz czy masz hart i charakter? Wykroczyć wskazaną ci ścieżką? To się jeszcze okaże. Nawet tak. Bez treningu udało ci się postawić pierwsze kroki nad... ...ja swego głosu w tłum krzyk. Zobaczmy, czy masz w sobie chęć do nauki. Gdy krzyczysz, mówisz na rzecz smoku. Stąd smocza krew pozwala ci poznawać słowa mocy. Wszystkie krzyki składają się z trzech słów mocy. W miarę opanowywania kolejnych słów, twój krzyk będzie się stawał silniejszy. Mistrz Einar nauczy cię ro, drugiego słowa nieugiętej siły. No, udałeś mnie. Znaczy na rzeczy równowaga. Połącz ją z fus, siłą, aby lepiej ukierunkować swój tłum. Ro. No, dawaj. Gdzie jest? O, tutaj. Równowaga. Uczysz się nowych słów, prawdziwy mistrz. Rzeczywiście masz dar, lecz nauka słów mocy to jedno krok pierwszy. Musisz odkryć ich znaczenie poprzez nieustanną praktykę, by móc ich używać w krzyku. W ten sposób my uczymy się krzyku. Jako smocze dziecię jesteś w stanie przejąć siły witalne i wiedzę poległego smocza. W ramach inicjacji mistrz Einar pozwoli ci skorzystać ze swojego zrozumienia ro. Zobaczymy, jak szybko zdołasz. Użyj krzyku nieugiętej siły, aby uderzać w pojawiające się cele. No dawaj. Trzeba poczekać, aż się odnowi. Szybko się uczysz.
jeszcze raz. A w sumie idziemy szybciej, co ja będę za nim tak szedł. Dziedziniec wysokiego Hrodgaru. Poczekamy sobie może do dnia, to tak te 11 godzin. Dobra. A jak? Dawaj, panie. Bold. Dobra, magia i jest trąba powietrzna. Szybkie opanowanie nowego tułum jest zadziwiające. Słyszałem opowieści o zdolnościach smoczych dzieciom, ale ujrzę się na własne oczy. No, wiesz, teraz masz okazję. Przyszła pora na ostatnią próbę. Odzyskaj róg Jurgena, wiatrowładnego, założyciela naszego zakonu. Z jego grobowca w prastarej świątyni Ustengram. Nie zbaczaj z drogi głosu, a powrócisz zwycięsko. Dobrze, mistrzu. Róg Jurgena wiatrowładnego. Gdzie to jest? Tutaj. Obok Mortalu. Dobra, co z Mortalu? Pojedziemy z Sakonikiem. Dobra, koniku, chodź tu. Mój patataju. Wow. Cześć, krabie. To jest też jakaś jaskinka. Przy okazji sobie może ją odkryjemy. Leżę mu warta. A, kojarzę chyba ten quest. To było coś chyba z wampirami chyba, czy coś takiego. Dobra, jesteśmy już bliziutko. Szkoda, że Stenwar nie może mieć konia, też bym mu kupił, bo tak to zanim on tu doleci, to... Cicho?
Boom. Lol. Ale to było słabe. Dobra, nie chcę się iść przeszukiwać. To jakiś bandyta. O, kuferek. Jest coś ciekawego? No, złoto 51. Miło. I lecimy z tym koksem. No jak no? Jeśli chcesz, to chwyć kilo i im pomóż. Ja wolę nie. No Jesus fucking Christ. Czemu ze Bonowej strzelam? Nie chcę strzelać z tych. W ogóle. Ja mam. Właśnie, a strzał nie mam. Muszę się cofnąć. Dobra, to. Żebym trochę zlamił. Znowu bym się toporami napierdzielał. Będąc łucznikiem. Dobra, gdzie byśmy tu lecieli sobie? Do Białej Grani? Byle gdzie, może być mortal nawet. Gdzie tu jest jakaś kuźnia najbliższa? Tam chyba. Alwa. O co chodzi, elfie? O ten tramwaj, co nie chodzi. Tutaj nie ma chyba takiej kuźni. Dobra, to lecimy do Białej Grani. Potniemy sobie trochę drewek. Dobra, gdzie tu jest jakieś... Tu będzie drewienko. Nie wiem, no trzeba stworzyć trochę tego... Nie wiem, ile tam... Za jedno się dostaje dwa, to sześć dostajemy. A na ten potrzeba... Tu weźmiemy 12 z tych drewienek. Czyli on robi jednym 6. O, to jak raz będzie. Sztęk. No jeszcze weź teraz potnij. I bum. Ale on ma siłę, nie? Okej. No i obciążenie jeny. Jesteś dla mnie dobrym przykładem. Jasne. O, ja z tego smoka jeszcze mam te rzeczy. Smocze kości. I jeszcze mi jest potrzebna stal, ale czy... A w sumie wiem co mogę zrobić. Jakbym nie znalazł nawet stali, to mogę kupić stalowe sztylety. Ja mam przecież ten
do przerabiania, no, to modyfikację, co recykling mod chyba, czy jakoś tak się nazywa to. Mam tu parę... Zamknij się. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się... sztabka stali. Dobra, a znajdę stalowy wielki miecz. Stalowe strzały się przydadzą. No co tam, weźmiemy. Jakoś mi za bardzo hajsu nie szkoda. Dobra. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Gdzie to się niszczyło? W kuźni? Nie, w tym chyba. Znasz mojego ojca? Jest za piercu. Tak, sztabka stali. O, z miecza 3 sztabki stali, dziękuję. Sztabka stali, stalowe noska, rękawice. No i właśnie. W sumie mogę to zniszczyć. Z 10 będę miał więcej za to. Dobra. To tak. Kuźnia. Stalowe strzały. No i kurde. Mam 3, czyli jeszcze będę potrzebował 12. 12, tak. Nie, 3 razy 3 to jest 9. Co ja pierdzielę. Późno jest, już mój mózg nie pracuje. Won mi stąd. Idź. Idź mi stąd. Dziękuję. Zamknij się. Dobra, czyli 2. Idź mi stąd najlepiej. Ja pierdzielę. Co za tempa. Co mogę dla ciebie zrobić? 4 drewno. A, szukasz czegoś? Zamknij się. Po prostu się zamknij. Cię zaraz wezmę. A, szukasz czegoś? Tak, twojej śmierci. I zaraz ją znajdę. Chyba. Cfelu. Dobra. Ostatnie drewienko. I brzdęk. Co mogę dla ciebie zrobić? Mówię, że się zamknij. Dobra, jest 18 minut. Też aby zrobimy te strzały. Dziękuję. Pyk. Dobra, to mogę już wyrzucić, te ostatnie drewno opałowe. To aż 5 waży? Ja pitole. O, do pieca wrzuciłem. Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w Białej Grani. Ile mam tych strzał teraz? O panie, 212. Należy się Eorlundowi. Dobra, tak więc w następnym odcinku ruszamy po ten róg. A w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam was do kolejnych. Tak więc siemano, no i na razie. Cześć!